chata Zielichy, wróżka Maria, osada ludowa, pokazy tkactwa, bibułkarstwa, garncarstwa i wikliniarstwa, a także najprawdziwsze wesołe miasteczko i wspaniały program artystyczny z gwiazdami takimi jak Krystyna Giżowska czy zespoły Powerplay i Masters. W Daleszycach już po raz siódmy odbył się niezapomniany jarmark na Świętego Michała, organizowany przy okazji odpustu w kościele Świętego Michała Archanioła w Daleszycach. Dzisiaj się odbywa siódmy jarmark daleszycki na Świętego Michała. Pomysł zrodził się wiele lat temu. Wymyśliła w zasadzie ten jarmark pani Anna Oszczepalska, która jest naszą regionalistką, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. I wspólnie z towarzystwem i z panią prezes pierwsze jarmarki były organizowane. Pomysł nawiązuje do starej tradycji daleszyckiej, kiedy za czasów miasta Daleszyce organizowane były jarmarki w związku ze świętem parafialnym, z odpustem, które zawsze odbywa się 29 września. I zawsze wtedy odbywały się w Daleszycach duże jarmarki. My nawiązujemy do tych handlowych jarmarków. Dzisiaj również można coś kupić, rękodzieła artystyczne, produkty lokalne, ale przede wszystkim można się zabawić, bo jarmark ma charakter bardziej kulturalny, rekreacyjny i myślę, że przygotowaliśmy wiele, wiele atrakcji. Pod wrażeniem wydarzenia był Piotr Żołądek, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, który podkreślał, że jarmark na Świętego Michała w Daleszycach to już impreza markowa. Panie marszałku, jak pan ocenia dzisiejsze wydarzenie w Daleszycach? Znaczy jak corocznie, ono jest pod wspaniałej oprawie artystycznej, no pięknie przygotowane. Tutaj można zobaczyć ten wspaniały, ogromny potencjał społeczny, który ja osobiście mierzę tą aktywnością społeczną w różnych formach. Do tego jeszcze jak dołożymy to wspaniale, niepowtarzalne miejsce, bo to jest prawdziwe miejsce, które może przyciągnąć turystów, lokalną społeczność, ten właśnie daleszycki rynek, to mamy siódme spotkania w Daleszycach, które się stają takim już imprezą markową, rozpoznawalną, nie tylko w powiecie, ale również w województwie. Ja uważam i proponuję, aby podjąć takie kierunki działania jak burmistrz Furmanek, że przede wszystkim koncentruje swoją uwagę na takim jednym zasadniczym wydarzeniu, bo ono wtedy przede wszystkim daje tak zwaną wartość dodaną. Ja cały czas staram się o tym ciągle podkreślać, żebyśmy pielęgnowali takie przedsięwzięcia, po których każdy z nas coś zatrzyma dla siebie. Również przedstawiciele delegacji z Gerli z Rumunii, goszczący z czterodniową wizytą w Daleszycach, byli pod wrażeniem rozmachu imprezy. Burmistrz Mariusz Sabo podkreślał, że zarówno wydarzenie, jak i sama gmina Daleszyce bardzo mu się podobają. Dodał też, że ma nadzieję na rychłe podpisanie umowy o współpracy z gminą Daleszyce. Ważnym wydarzeniem podczas jarmarku na Świętego Michała było wręczenie Złotych Wag, czyli nagród specjalnych miasta i gminy Daleszyce. Wręczono je w trzech kategoriach. I tak człowiekiem roku został Paweł Toboła, prezes klubu Spartakus Daleszyce. Czym dla pana jest ta nagroda? Spodziewał się pan tak zaszczytnego wyróżnienia? Nie spodziewałem się takiej nagrody. Nagroda jest dla mnie bardzo, bardzo dużym wyróżnieniem. Nie dla mnie, jak dla całego zarządu Spartakusa Daleszyce. Przedsiębiorstwem roku została firma Furmanek Renewal z Daleszyc. Szczerze przyznam, że jesteśmy zaskoczeni, a nagrody nie traktujemy bardzo osobiście, tylko rozumiemy ją jako wyróżnienie nie tylko zarządu i menedżerów firmy, ale również wszystkich pracowników. Najstarszych pracowników firmy, którzy od wielu, wielu lat ciężko pracowali na to, aby móc się cieszyć z takich chwil jak teraz. I to jest zasługa naprawdę dużej ilości osób i ciężkiej pracy. Wydarzeniem roku okrzyknięto zdobycie pierwszego miejsca w ogólnopolskiej Spartakiadzie w turnieju piłki nożnej oraz trzeciego miejsca w finale ogólnopolskim turnieju Coca-Cola Cup przez UKS Sparta, drużynę piłkarską dziewcząt. Wyróżnienie specjalne przyznano dla Anny Oszczepalskiej za publikację Daleszyce okruche historii oraz dla młodzieżowej drużyny pożarniczej ze Smykowa za zajęcie szóstego miejsca w Mistrzostwach Europy w Toulouse we Francji.
Jarmark na Świętego Michała trwał aż 2 dni i przyciągnął na daleszycki rynek tłumy gości, a atrakcji było co niemiara. Stragany przeciągały różnościami, a niezapomniane wrażenia czekały na miłośników wesołego miasteczka. Wiele też działo się na scenie, z której widzów zabawiała orkiestra Dęta z Daleszyc, młodzież z gimnazjum, zespół Taneczny Kryształki czy zespół śpiewaczy Dalmarianki. Gwiazdą wieczoru była Krystyna Giżowska, śpiewająca swoje największe przeboje. Po niej wystąpił zespół Masters, a potem do tańca grał zespół Galant. Kłania do rana i krzyczysz jak ja. Do góry dłonie, sił chyba brak. Odloty pełne, w odjazdach jest strzał. Zakręcisz mocniej tak, jak tego chcę. Kochanie, wypełnij ten sen. Pijemy twoje zdrowie, za chwilę wszystkim powiem, kto jest tu bardzo fair, gdy w głowie będziesz mer. Pijemy wasze zdrowie, panie no i panowie. Nie dajcie się dziś prosić, na wszystko znam już sposób. Pijemy twoje zdrowie, za chwilę wszystkim powiem, kto jest tu bardzo fair, gdy w głowie będziesz mer. Pijemy wasze zdrowie, panie no i panowie. Nie dajcie się dziś prosić, na wszystko znam już sposób. Pokażcie waszą moc, pokażcie waszą energię, pokażcie